Rozbiórka kultowego kąpieliska Fala w Parku Śląskim budzi wiele wspomnień związanych z tym miejscem wśród mieszkańców osiedla Tysiąclecia i nie tylko. Ja bardzo często byłam na Fali i to chodziliśmy całą rodziną. Czasem wcześniej chodziłam z koleżankami, całymi grupami. No super było. Dużo basenów. Do wyboru, do koloru, kto chciał. No było to rodzinne. Zaczynaliśmy od brodzików i skończyliśmy w wieku chłopcu Rosji na dużym, na olimpijskim. Choć lada moment z kultowego kąpieliska Fala w Parku Śląskim nie zostanie nawet kamień na kamieniu, to w jego miejscu powstanie nowy obiekt, który ponownie będzie służył mieszkańcom. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Wyburzony został budynek przy Głównej Niecce, rozebrana została zjeżdżalnia przy Głównej Fali. Następnie zdemontowane zostaną Niecki. Potem rozpoczną się prace ziemne. Fala jest to jeden z najbardziej kultowych obiektów na Śląsku. Chyba każdy mieszkaniec ma z nim jakieś wspomnienia. I z tego, co tutaj obserwujemy, jest bardzo pozytywny feedback ze strony mieszkańców, co pokazuje, że jest to długo wyczekiwana inwestycja. Budowa nowej fali będzie kosztować 135 milionów złotych. Prace powinny zakończyć się we wrześniu 2024 roku.